Dzień dobry, puszczamy live'a. To jest Bytom, tak? Tak, to jest Bytom. Martusia, proszę Państwa, Marta jest rekordzistką. Pojawiła się po prostu u pana Tuska. Martusia, ja pojawiam się i znikam. Powiedz mi, jak długo zanim cię wyrzucili? No, ja myślę, że jakbyśmy tak liczyli ze stoperem, to jakieś 2-3 minuty by były. No, jeszcze Marta, dawałam płaszcz, to wiesz, jeszcze. Marta jest rekordzistą, jeszcze nie, dobrze nie przemkła do środka i już ją wyrzucili. Proszę Państwa, żeby nie było, że wiecznie ten PiS. Dzisiaj jest po blisku nasz uwielbiony Tusek. Tak, chcieliśmy pokazać, no po to przyjechaliśmy. Każdą chcemy pokazać opcję, musimy wiedzieć. Powiemy Wam tak? Tylko tyle. Tutaj popatrzycie, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda. Takie są tłumy u Tuska. I Tusek tam ciśnie bajerę w środku. I powiem Wam w tyle, że on tak samo obiecuje jak Kaczyński. No wszystko Wam da, tylko będzie Wam musiał pierwsze zabrać, a później Wam da. Czyli identyczny po prostu jak Kaczyński. Także można popatrzeć za szybki. Tutaj. Jeszcze czekaj, tak. Ale tak powiem Ci bez entuzjazmu. No po prostu. Bez. A Panią czemu nie wpuścili? Niech nam Pani powie. Była Pani, nie było. Co? Pani. Jak wrażenia? Pani nie chce rozmawiać. My też o tym nie chcemy mówić. To jest naprawdę. Kto my? My proszę Panią, halo, ale mogę Pani dać namiary na nas? Pani zobaczy, że my tak nienawidzimy chyba, że jeszcze bardziej jak my PO. My jesteśmy niezależnymi dziennikarzami, proszę Panią. Dlatego stoimy tu. Takich tam nie chcieli. Ty, ale Marta, patrz. Zostaliśmy teraz po prostu jako zwolennicy PO, Martusia. Znaczy nie tak, nie PiSu. Jako zwolennicy PiSu. Zostaliśmy herezje, przed Panią określeni. Powiem Wam w ten sposób. Pani w brązowej sukience mnie szarpała. Tak, to ona mnie szarpała. Nie wiem, o co jej chodzi, ale ona bardzo tak niestabilnie emocjonalnie do tego podchodziła. Tak? Ja się obawiam, że coś z nią jest nie tak. Zobacz, jaka smutna chodzi, jakaś taka zagubiona. Ja się nie dziwię, naprawdę. Może za to wyrok będzie. No, za to mówisz, że jak nie wygrają wyborów, to może pójdą siedzieć albo może, coś, że oni różne myśli mają. Takie, może wiesz? Różne mają, tak. No takie przemyślenia. No powiem Ci, no to ta Bytom wraca do gry. A jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że w koło, tam blisko, to są osoby, które zostały zaproszone i typowo są tam posadzone. Są na nich miejsce zarezerwowane. Tam był prezydent Bytomia, tam byli jego znajomi. Na cały, ale powiem Ci tak, na cały Śląsk to nie ma za dużo ludzi. No nie ma, nie ma. I to jest większość znajomych. Tam ten bliskie kręgi to są naprawdę wszyscy radni. Czyli tak? Mówili, że Tusek jest taki sam jak Pisiory? To wszystko takie na to wszystko jedno, no. To wszystko no to, jedno. Proszę Państwa, krótko zwięźle i na temat Martusia. Przecież wiemy dobrze, że jeżeli nie będzie istniało prawo i nie będzie przestrzegane, nic nam politycy nie zmienią, nie? Zmienią nam coś politycy. Nie znam, nie zmienią politycy, więc powinniśmy się, proszę Państwa, wziąć Tuski, nie Tuski, do pudła po prostu, no ja Kaczyńskie do pudła. Ci, co mają iść na emeryturę, to won na emeryturę, już czasy miną, komunę trzeba wygnać, a reszta, która ma się iść siedzieć, to po prostu do więzienia, no jak narobili swoje, no to trzeba ich teraz rozliczyć. My polityków nie powinniśmy dziękować za to, że przyjechali do nas i opowiadają nam bzdury, tylko powinniśmy wpierw, zanim dostaną jakieś immunitety, powinno być odpowiedzialność za to, co robią, tak? Przede wszystkim odpowiedzialność za to. A nie, że on sobie wychodzi, pokłamie, teraz pouśmiecha się, nie, ale no, popatrzcie, on opowiada znowu, ilu ludziom da. To samo, tak, co robi Kaczyński. No, proszę Państwa, Tusk wadam 700 zamiast 500 plus i 13, 15. Do... 18. 18. 18 dołoży. Chleb będzie, tak jak już kosztuje po prostu tyle, to będzie kosztował więcej. Ciągłe podwyżki. Także za mieszkanie. To jest za normalnie, no, rewelacja. Jest to rewelacja. Ja nie wiem, to Wam jeszcze chwilę pokażemy Tuska, jak się tam produkuje. Ale mamy tam kogoś w środku, tak? Tak, Matusia? Mamy parę osób jeszcze w środku. Mamy, nagrywają. No, nas tam nie się... Ciekawe, czemu nie mam żadnego jak pojęcia. Jak uważasz, dlaczego nas nie wpuścili a do środka? A ty to chyba jesteś w ogóle rekordzie, bo to w ogóle nie wiem. My w ogóle drzwi nie otworzyli. Słuchaj, to była szybka akcja. mnie nawet nie wpuścili do środka. Tak, bo, także... jeszcze miałam szansę wejść. Ale powiem Wam, są jaja. Ci politycy, to jest taka kupa gówna, Wam powiem, ta polityka. Wszyscy po jednych pieniądzach. To jest niemożliwość. To jest niemożliwość. Aresztować to wszystko. Aresztować tych po prostu popleczników, komendantów, tych wszystkich. Tych polerantów wszystkich. Wziąć i go wsadzić. Oni, proszę Państwa, wszystko robią, byle tylko wybory do żłoba się i miliardy nakraść. No przecież jak PiS... My nie chcemy farbowanego lisa. Niech wraca, skąd przyszedł. Naprawdę. My no ale Pisiora też nie chcemy. Żadnego nie chcemy. Ani Pisiora, ani takiego. Czyli a dlaczego ludzie? No, prawo. Niech Wam powie, kto to jest taki dobry, PiS czy PO? Kto to będzie nami rządził następne te... Ja się modlę, żeby oni do władzy nie doszli,
bo będzie wszystko przekrzanione, no. Będzie źle. No. Będzie źle, wie pan czemu? Bo ci nie zadbają. Ci jakby upili władzę, to oni się nie będą zajmować reformami, dawaniem ludziom. Tylko oni się będą... Ale dawanie, takie słowo, dawanie? Nie, dawanie, stworzenie warunków, żeby ludzie żyli, to bo oni się tym nie będą zajmować, tylko ja państwu powiem, czemu oni się będą zajmować. No. Oni się będą zajmować rozliczaniem tamtych, bo już powiedział Kierwiński, że 8 lat rządów. A jakbyśmy zamkli tych do pudła? Jeszcze jakby nie rozliczyli, by było... ale oni nie rozliczają, oni będą liczyć ale swoje kasy. Nie kasę, to jest tylko takie nasze mniemanie. A i druga sprawa, to jest ideologiczne sprawy. Wie pan, jakby doszli do władzy, to my, ludzie przed pedałami, to będą się tak kłaniać. Dzień dobry, uszanowanie. O rowerach. Tak, o będzie. Rowerach. Nie o rowerach. Ale nie, 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 rowerach. Ale, nie, no, rowerach. Nie. No, jeszcze dobra. No. My nagrywamy, więc o rowerach. Ale skąd państwo, jaki z radia, z telewizji? Niezależna telewizja, no. Więc nie wpuszczają nas i do PiSu, i do PO. Ja też nie puścili, bo nie ma miejsca, nie. Nie ma miejsca? Kłamią. Jak zawsze, to nic się nie zmieniło. Nie ma miejsca, kłamią. Ale wie pani co, ja się modlę, żeby dali PiS rządzić. Pies, tak? Ja mnie podnieśli teraz emerytury. A chleb, że mam podnieśli? 4,5, no to jest. 4,5 ja miał, a teraz mi listonosz przeniósł, mam 6 tysięcy. A ile górnikiem. Się zostawia? A nie zostawiamy. A skąd to jest? A skąd te pieniądze są? Bo pan jest, nie, my młodzi jesteśmy. Skąd te pieniądze się biorą? Z budżetu naszego. Ale kto wpłaca do tego budżetu? No my płacimy. No, a kto ma nasze? Czyli pan dostaje, z pieniędzy. A skąd mają być te pieniądze? Ale to pan dostaje z pieniędzy. A z czego się tworzy budżet? Ale to pan się cieszy po prostu z tego, że pan dostaje z tych pieniędzy, co ktoś płaci? A pan też. Ja nie dostaję. Ale skąd te pieniądze są? No to skąd? I dalej mają dać? Od nas. Od nas wszystkich te pieniążki są. No to idą, no to dobrze. Od obywateli, którzy pracują. No obywateli. O, tu jest. Tu jest. Emeryci, którzy poszli w wieku 40 lat na emeryturę, którzy... I górnicy, no to się cieszą, nie? No to dobrze. A my musimy do 60. Koła się kręciły, ja przyjechałem z Rzeszowskiego tutaj. Ja cię koła kręciły na kopalniach i cię zatrudniłem i mam emeryturę. Ja pana ile pan lat przepracował? Nie wiem, jeżeli 34 lata chyba. 34 lata ma przepracował na dole. I teraz kwestia jest jednej rzeczy. Czy na dzień dzisiejszy, gdyby nie poszły ceny do góry, tak, żeby nie muszą iść, ale w Finlandii też poszły. Ale wie pan co, nie patrzmy, my cały czas patrzymy Niemca, Ruska, na Irlandię, ale tego nie pozwolę. Czy jakby ceny nie poszły do góry, tak? Czy u pana w życiu by się coś zmieniło, czy nie? Paliwo poszło, jedzenie poszło, czynsz poszedł, prąd. Podnieśli panu jakieś pieniążki. Tak. Czy te pieniądze nie są panu automatycznie zabierane? Gdyby ci nie podnieśli, a ceny poszły w górę, to ile? To stać by nas było na coś? Ja pana całkowicie rozumiem, ale dlaczego te ceny poszły do góry? Ja nie wiem. Wojna... czemu my sponsorujemy na dobrze, przykład proszę wojnę? Pana, nie, ja panu zadam jedno pytanie. Dlaczego w Niemczech ceny poszły w góry, w Finlandii też poszły, bo mi syn mieszka w Finlandii. Szanowny panie, w Niemczech zarabia pan od 1,5 do 2 minimum teraz, euro ma pan na rękę. Synek teraz po podwyżce w Finlandii odczuwa to i mu pieniędzy już brakuje, a przed tym rzuca pieniędzmi, jak ja przyjeżdżał na Świętego Patryka, dzisiaj jest Świętego Patryka. Dobrze, za granicą nie ma PiSu i też ceny poszły w górę, wszędzie poszły. Czyli panu pasuje, że dziecko, że dziecko pana, po prostu pan się cieszy, albo dziecko nie ma pieniędzy. Ale wie pan co? No niech dostaniemy jeszcze 14, 15, 16. Nie, ja bym naobiecywał nawet do 19. No. Wrócimy na ten temat. No. Co ten człowiek nam da, jak dojdzie nic. Do tego? Nic. Nic nam nie da. Nic. No to jeszcze składamy. No to właśnie. No nic. Nic nie da. To my mamy proste rozwiązanie. Ale prawa udają, bo ja tam byłem. Ale to są zaś lepiej ludzie. Ale tak by byli brawa, że ja musiałem wyjść, bo już nie mogę tylko słuchać. Wie pan? Ja wchodzę na... Nie, tego się nie da słuchać. Ja w Katowicach wchodzę do obuwnika takiego sklepu kiedyś, kilka lat temu. No pan mówi szczegóły. Dobra, nie, ja panu powiem, zaraz. Dlaczego pan likwiduje sklep? Dobra, zmiana mi nie pozwala. Dlaczego pani parabank już tu był, ja brałem chwilówki, a czemu pan to kiedyś... Ale czemu pan brał chwilówki, jak panu się tak dobrze żyło? A to komuś no panie, no. Komu brałem? Ja się dobrze żyję, bo ja od 6 dostał. I co? Dobra zmiana nie pozwala.
Aha, bo się teraz VAT to jest system nie pozwala. A niech mi pan zmienia, no, no. Ja mam do pana takie pytanie, bo widzę, że pan logicznie myślisz. Powiedz mi taką rzecz, gdybyśmy ich wszystkich na dzień dzisiejszy zamkli w pierdlu, PiS, PO, ale pan posłucha. Całe wszystkie zło. Zamknij. I oni nie rządziliby przez rok czasu, nie wydawaliby żadnych przepisów. Czy dla nas by się coś w życiu zmieniło? No szkórka wodna. Co by się zmieniło, panie? No to widzi pan, to no, czyli są nam, są nam niepotrzebni w takim bądź razie, tak? A wie pan, to ja panu odpowiem co? Zaoszczędzilibyśmy, bo złodzieje nie brałyby pieniędzy. Jaki by rząd dlatego nie był? Jak ja tam byłem, trzeba patrzeć, ale do czego? Ale trzeba patrzeć. Do czego? Ja tam byłem u góry i tu mówił, że tak. No myśmy za PO, nie myśmy wzięli te pieniądze tutaj, myśmy zlikwidowali tylko parę kopalń, a ci PiS już 14 kopalń istnieje. Jeśli podał przykład tej jednej elektrowni, która się zablokowała, nie? No. Węgiel sprowadzali, nie wiadomo. Czyli mówisz tam w słodko, tak w środku nie mówi po prostu, że go idzie, słucha czy coś. Nie, bo ja mówię w ten sposób. No nie, przecież ja to są oszuści. Znasz. Ja jestem kamratem. No. To wszyscy znają. To, o czym tu rozmawiamy? Myśmy się widzieli. Dobra. Ja wiem. Wiesz gdzie? Zawsze się widujemy. W Krakowie, no. Byliście Krakowie tam w środku i co tam gadali? Przez chwilę mówiłem. On tak obiecuje, że wyszli. No właśnie. Nie, no ja nie mogę go słuchać, bo już go kiedyś słuchałem. Ale tak? Później wyniki. Jakie te wyniki? Czyli nie było wyników, tak? Ale to, co mówił na początku, no, znaczy jak ja wszedłem, ja się zgłosiłem, nie? To tylko cały czas chodzi, żeby wyrwać pieniądze z Unii. On o tym mówił. A ci nie potrafią, bo im zablokowali, bo Sąd Najwyższy nie mógł, nie? Coś tam Sądem Najwyższym byłem, nie tak, nie wiem, co tam chodzi dokładnie, nie? Czyli on wyrywał pieniądze. Bo ją wyrzucili. Ile było pieniędzy z Unii do wzięcia, to wszystko załatwiam. Gdzie te pieniądze są? Dziękuję za wypowiedź. Bardzo mądrze. Piwo się należy. Piwo się... A ja nic nie dam, bo ja nie Tusk, ani nie Kaczyński. Wy sobie pogadajcie. Ja jestem zadowolony w tym kraju. Na razie tylko zdrowie. Tak, tak. No bo mój... Nie będę twarzy nagrywał, ale pan tutaj coś chciał po prostu powiedzieć o tych ludziach. Jak komu to tak dobrze jest po prostu w tym kraju? Na pewno nie dla nas. A komu, a kto daje te pieniądze do budżetu? Tak z pana wiedzy, bo kto? Z moich podatków. Z pana podatków idą. Czyli ma pan świadomość, kurga, no, oczywiście. Ja nie powiem, ja korzystam z 500+. Bo mam dwójkę dzieci, dostaję to, co mi się przysługuje. Ale gdyby panu cen nie podnieśli, to nie potrzebowałby pan... Nie byłoby potrzeby. A czy te 500+ wystarcza na to, co ceny podnieśli, czynszów i wszystkiego? Ja mam syna sportowca, który gra w Polonii. No i po prostu wiem, jakie są wydatki. Córka chciałaby iść też jako hokeistka grać. Nie ma szans, żeby zarobić na ochraniacze i na takie rzeczy w tym kraju. Czyli kwestia jest jednej rzeczy. Gdyby te ceny nie poszły do góry, poszły? To mamy gdzieś to 500 złotych. Czy pani by oddała to 500 złotych za to, żeby ceny wróciły do tamtych cen, co były? Tak. Oddałaby pani. No to Tusk. Ludzie zaczynają być świadomi. Kaczyński. Tylko proszę mojej twarzy tam nie. Nie, no. Proszę popatrzeć, po prostu nagrywam tak tylko, wiernych kibiców po prostu. Jeżeli takie... Tylko dlaczego oni sobie robią diety świąteczne, po 100 tysięcy dają prezenty? Bo ich stać. Dlaczego nie dają na dom dziecka? Pana pieniędzy. Na dom dziecka nie dają tego. Bo oni dzieci mają gdzieś. No. Oni mają oni swoje dupy. Oni patrzą w swojej kieszeni. Dlaczego jest afera o 5 milionów jakieś tam, które on zrobił przez tam? 5, ja myślę, że oni dużo więcej. Nie, mało. Ale ten i co? Kojarzysz go, to on ostatnio był z nami. Tak? Co tam był, pojechaliśmy. Miłego dnia. Ten cię szarpał? Tak, ten. To jest tak? Tak. Który? Nagrywamy po prostu. Czy to Martusia, i on cię szarpał, tak? Tak. Aha, dobrze. No niech pani patrzy ten tutaj. Marta, no to są ludzie po prostu, tacy ci powiem. Ubrani za nasze, paliwo za nasze, samochody za nasze, na bajki. Ochrona tylko jest sport. Tak? Co? Mówisz? Cześć, mi tu psem zaśmierdziały, chodź, idziemy stąd. Teraz z tym młodym skatrowicie rozmawiałeś. Pan nie wiem, że... Nieprzyjemne powietrze się zrobiło. Tak. Pamiętaj po psach, jak srają na strawniku, trzeba sprzątać. Już tutaj panowie zamowcy przylecieli. Zamowcy panowie przylecieli. Co? Czy wilka stoją też? Tak?
Zjednoczony. To Marta, chodź, przejdzie, chodź, pokażemy, jaka to obstawa po prostu. Czyli to jest... No będziemy zapytać. Mówił, że się nie obstawia. Tak? On nas nie potrzebuje. Mówisz? Który? Tak. Non stop chodzi? Non stop. A która? Tu, nie widzisz na tym. Z Warszawiwu. Dobra. No, czyli Warszawiwu. Silniczek non stop chodzi. Chyba z 2 godziny jak dorosłem. Przepraszam bardzo, a pana przepisy nie obowiązują? Nie za ciepło tam? Do czego? Jedna minuta, odpalony samochodzik. A proszę bardzo. I tak trzymać. Tak. Zgodnie z prawem, zgodnie z prawem. Czekaj, zapytałem policji, dlaczego nie reaguje na takie rzeczy. Ty, patrz, jest twoją, w środku? Są. Ciemno się chowają? Tak, pamiętaj, przestępcy zawsze tak, wiesz, kurde, po krzakach, kurka, po krzakach. Może da też obok. Tak? O, to ten policjant, to dlatego skąd się wziął niemundurowany. Wylegitymować kierowcę, odpalony silnik, powyżej jednej minuty mandacik walić i tamtemu po prostu tak samo. Co wy tutaj robicie, panowie, że tam auto chodzi po prostu, a pan nie reaguje? Po co wy tu jesteście? Drogi panie, macie, nie interesuje mnie żadne zabezpieczenie. Ktoś łamie prawo, a wy siedzicie sobie w ciepełku. To po co wy nam tu jesteście, panowie? Niech pan sobie... Co? Prawo ruchu drogowym dokładnie. Proszę pana, bo to, co, to jest pojazd wyłączony, wozi dupa tłuska, tu jest z jakimś kimś, kim on jest? A jak wygląda? Kim on jest? Wie pan, kto przyjechał ten samochodem? Od samego początku jest odpalony silnik. Czemu pan nie reaguje? Czemu pan krzyczy? Bo mam taki głos. Bo mam taki głos. To trzeba zareagować. Siedzicie tam w autku, to wam dosłownie po prostu mówię. To ty sobie doczytaj, przyjacielu. Ty sobie doczytaj. Co to jest za samochód? Przez prawie 40 minut na odpalonym silniku. I co? Ślepi jesteście? Głusi jesteście? Pojazd służbowy. Jaki pojazd służbowy? Pojazd służbowy. Jaki? A gdzie jest jakieś oznaczenie, że to jest pojazd? A kto przyjeżdża? Służbowe są oznakowane. A jest, ale jakie co? W akcji jest? W czym jest? Ale w czym jest? W akcji? W czym jest? Ale kim jest tu? Kim jest tu? Dajcie wytłumaczyć. Policjant wam przedwytłumaczyć, dlaczego pojazd może mieć włączony silnik. Sopu, czy was porąbało już na łby wszystkich, służbowy, że człowiek, który nie jest politykiem, ma ochronę sopu? Nie, ja mu nie przyznam tego. A to nie ja przyznawałem, o co pan? No to wy już jesteście po prostu wszyscy, po prostu nie wiem. Jest pojazd służbowy. Przecież wy jesteście, to jak to? Się pan zapozna z ustawą prawo ruchu drogowego? Tusek ma ochronę sopu. Jest o pojeździe. Jezu, wytłumaczył mi pan zgodnie z przepisami. Po prostu, no ja cię solę, no. Proponuję wziąć i... Ale to nie, no to tutaj się zgadza, ale... A to musi się grzać w samochodzie, rozumiem, tak? Ale to musi się grzać w aucie, nie? Ale wystarczy, pojazd służbowy ma jakieś urządzenia, które się... Panowie, ale nie polityk dostaje ochronę sopu? To nie ja mu tą przyjechałem. No ale to panowie, panowie, panowie. Jak zwykle waszej twarzy nie nagrywam, bo jest po prostu taka nieatrakcyjna, że nie puszczam po prostu do internetu. Dobra, siedź, bo już nie robisz nic, to siedź. To się nie odzywaj nawet po prostu. Chodź. No ale gościu wyłączył, ewidentnie czuje się winny, no to wiesz, policja się nie czuje winna i teraz się czekają. No co jest, no ludzie. To jest kwina, chodź idziemy. Drodzy państwo, patrz, normalnie. Widzisz, patrz, auto jedzie bez świateł. Czekaj, a to może policja? Nie. Policja, patrz. Całkiem możliwe, tak wyglądają. Tak? No to walniemy ich na mandat. Chodź. To policja jest, to walniemy ich na mandat, nie? Uśmiechają się do siebie. Tak? Tak, zobacz, widzisz? Panowie są funkcjonariuszami policji? Tak. Proszę, samochód bez światła po prostu z lewej strony. Nie znam samochodu. No ale to jest policja, no przecież to z twarzy widać. Pan macha do nich. Widziałam. Ja nie do nich nie macham. No jak to nie? No bo, ale pan popatrzy, to, aż to, no mi przez szybę to pachnie po prostu, ja wie pan. Nie no ale ja ich czuję. Ja ich czuję. Bo swojego się nie czuję, wiecie.
panie, ja ich czuję. Swojego sprawdzę. Dzień dobry, panie, jestem funkcjonariusz Rioszabi. Dzień dobry. Tak czy nie? Tak. To prosilibyśmy wejść na zewnątrz, światło się nie świeci w samochodzie. Dlaczego państwo jeździcie niesprawnym samochodem? No panie, no z lewej strony my dbamy o wasze bezpieczeństwo, żebyście po prostu się nie zabili, nie z kolizji jakiejś nie zrobili. Proszę no, wejść, włączyć, bo wie pan, tutaj, tu następni siedzą po prostu, tu na, jak pan weźmie, zaciągnie nosem, to koledzy tutaj siedzą po prostu. No, no bardzo proszę, koledze pan wystawi mandacik po prostu. Bardzo prosiłbym o wezwanie po prostu, no. To tutaj nie świeci po prostu, no. Nagraliśmy jak przyjechaliście. No to prosilibyśmy radiowóz, bo pan się poruszał po prostu samochodem niesprawnym. Po spisanie pana, panie funkcjonariuszu, no porusza się pan po mieście samochodem niesprawnym, tak czy nie? No kiedy pobierałem samochód, to świeciło. Proszę? Kiedy pobierałem samochód... Myślę, że nie. Myślę, że pan nawet nie spojrzał. Gwarantuję panu, wie pan, w policji tak kłamać, no nie wypada. Ja panu powiem w ten sposób. Bo to źle później o całej formacji się... To się niesie o całej formacji. Ale co panowie zrobią z tym fantem? Nic, wymienimy. Kiedy? To pan tak będzie jeździł? To pan nam mówi, że pan będzie dokonywał przestępstwa? Wykroczenia takiego? Tak pan sobie pojedzie tym samym? Przecież za to łoicie mandaty. Wasi no, koledzy niemiłosiernie mandaty łoją za to. Bo komendant ich wysyła. No przecież macie odprawy, wiecie, że komendant wysyła łoić mandaty po prostu, nie? To jak to jest? Są lepsi? Czyli znowu bezkarność, nie? Jednych łoimy, drudzy po prostu. A ja panu daję pouczenie dzisiaj po prostu. Nie będę pana, na pana wzywał radiowóz. Daję panu pouczenie, panie funkcjonariuszu po prostu, aby pan po prostu dzisiaj jeszcze, jak pan będzie się poruszał, naprawił. Lub jutro, bo rozumiem, że w niektórych samochodach jako mechanik wiem, że nie zawsze da się wymienić, więc pana rozumiem. Widzi pan, jaki obywatel jest wyrozumiały w stosunku do funkcjonariusza, ale zgłosiłem panu pouczenie panu dzisiaj. Dajemy, będzie wymieniony. No ale widzi pan i zaraz jest normalna rozmowa. A jak się przychodzi do kogoś i się go tak wali po prostu, nie? Takie głupie uczucie, nie? Więc dlatego my sercem do funkcjonariuszy. Bez mandatu dzisiaj pan odjeżdża bez... Wie pan, że czwarty podpunkt to my władzę mamy, nie? Konstytucji. Ale ja wierzę w pana. Pan jest młodym człowiekiem, widać uśmiechniętym i na pan to na pewno zrobi. Miłego dnia panu życzymy. Pozdrawiam. Tutaj to są... Widzisz? Przyjęli pouczenie. Naprawią żarówkę. Da się? Da się? No, uczcie się po prostu, bądźcie ludzcy. I tak ci nie wierzę, pamiętaj. To są jaja. No. Pouczenie. Pani Marto, jak się pani czuła, dając pouczenie no, funkcjonariuszowi policji? Wypada, żebyśmy też sprawdzali. No jesteśmy do tego też jakby powołani. Nie, ale ja powiem w ten sposób. Nie, tutaj chodzi o taką rzecz, że ten funkcjonariusz po prostu mógł nie wiedzieć, bo to jest techniczna rzecz, więc tutaj pożartowaliśmy sobie, ale tutaj po prostu, jeżeli powiedział, że odebrał samochód sprawny, mógł jadąc tutaj, mogło się coś stać. Mogło się tak wydarzyć. Ale ty, ale tam ci wyjeżdżali. I nie zauważyli? Oj. Z radiowozu, a oni ich mijali. Nie, oni uciekali, oni byli. A nie, bo teraz zaniżyli te, wiesz, te sprawności zaniżyli. Tak, jeden widzi, drugi pisze, a trzeci już nic nie umie, nie? Nic, no i tak właśnie wygląda. I co tam, będziemy coś mieć po prostu więcej w tym kraju, ten naobiecywał tam dużo? Nic nie obiecał, tacy smutni? Nic nie dostaniecie? Pani wyciągła palec, niech se go pani wciśnie, po prostu, wie pani gdzie? Tylko pani musi jeszcze umyć tą część ciała, żeby nie śmierdziało później, jak pani pokazuje komuś. Bardzo nieładna pani pokazała mi palec. Pouczyliśmy funkcjonariuszy policji, którzy przyjechali bez świateł, dzisiaj bez mandatu, także... Przepraszam, a co pan ma za plakietkę zawieszoną? Lepszą niż wy. Jak będziesz przeszkadzał, to od 3 do 4 lat. To źle, to w ochronie też niedowidzący to. Nie, niestety legitymacja jest nieważna. Proszę? Jest nieważna. Ale mam drugą. Ale to się nieważne. No ale ja nie wchodzę po prostu nigdzie. Ale ja nie wchodzę nigdzie, no bo to... Mamy panie jeszcze panie 23. Poważnie? Jak ten czas zapiernicza. Powiem ci, te rachunki przy nich to są tak duże, że... Że ja cię solę. Czekamy na darmozjadów, czy nie? Nie,
nie czekamy, sensu nie ma. Nie ma sensu dla nich czekać, to idziemy dalej. Ja powiem tak, Tusk tam naobiecuje, naobiecuje. Kaczyński już tam po prostu naobiecywał, zabrał ludziom, dał wysokie podatki. Tusk znowu naobiecuje, jeszcze zabierze ludziom. Także całe życie jesteśmy, proszę Państwa, okradani przez naiwność i obietnice tych ludzi. No. Ta blondyna mnie zobaczyła. Nie nagrywam Państwa i co tam będziemy mieć? Będziemy coś mieć tutaj, tak, ten da coś tam po prostu, Tusk, będzie coś, bo Państwo wychodzicie. Jak to nic? No przecież oni wszyscy nam coś dają, z naszego oczywiście, ale to... Chciałam zrobić porządek z tym. A jak? Ale niech mi Pani powie jak. No, Pani taką sensowną rozmowę ma, no jak to zmienić? Zapyta. Pani nas tam nie wpuszczają, bo my ani PiSu, ani PO, ani żadnej partii nie kochamy, dlatego nas nie wpuszczają tam. A nie mi pani powie, gdyby działało prawo. Po co pan tu przyszedł? No porozmawiać z państwem. Z ludźmi. Ale ja przyszłam z wami rozmawiać. Bo ja mam sprecyzowaną opinię. Przyszłam po to, bo mnie to interesowało. Wiem, na kogo chcę głosować. Ale oprócz głosowania, gdyby działało prawo w Polsce. Prawo. Normalnie prawo. A prawo nie działa. No. Nie działa. Gdyby działało, czy dla nas by to coś zmieniło, a ich by to bardziej utemperowało, czy nie? Jak pani uważa? Obojętnie, ja nie jestem za PiS-em, za PO, za nikim. Ja powiem tak. Tylko... To jest takie wprowadzanie powolutku totalitaryzmu. Czemu? Dlaczego? To jest tak samo jak w Białorusi, to jest tak samo na Rosji. Ale jest młodym człowiekiem. Ale widzi... Pan nie przeżył komuny. No, posłucham bardzo chętnie. I to jest powolutku zabiera mnie komuś wolności. W jaki sposób? Jak to wie? Za chwilę pan powie, że pan nie może tam co pójść. Panu wolno, czego panu nie wolno? Prawo mają w garści, sami są bezkarni. To, co dzisiaj oprawiają ci, to jest szaleństwo. Pisiory, to, co robią, to jest szaleństwo. Ale ja myślę, nawet... pana po prostu, bo pan jest akurat... To ja panu powiem, ja przez ostatni czas siedziałem kilkanaście razy kim? Z pracy. Pan jest na przykład ja siedziałem już w więzieniu za tej władzy. Kilkanaście razy w areszcie siedziałem. Zapisu? Przed... Tak. No. Proszę pani, siedziałem. Ale nie jestem ani za PO, ani za PiS-em. Jestem dalej wierny temu, żeby działało prawo. Myślę tak. Jeżeli, powiem tak. Tutaj też powiedział, że ma być wolne media. Ale wie pan, że wyrzucił mnie. Ja też jestem z wolnych mediów. Jestem zadała mu pytanie i wyrzucili. No i wolne media. Muszą być wolne media. Ale zadała tylko pytanie i wyrzucono. Nie wiem. Nie zdążyłam. Mamy nagrane, jak ją wyrzucono, a wolne media. Media weszły i wyrzucają. Muszą być wolne media. Ja panu powiem tak. Ostatnio nam go zamkli na łańcuch. Kogo zamkli na łańcuch? Tuska. Mamy to pięknie nagrane. My to... Pisiory to jest największe zło, jakie do tej pory było. Ale żadny jeden polityk nic nam nie da. Tylko prawo. Prawo, proszę pana. No, ale my się od polityków nie uwolnimy. Politycy zawsze byli. A po co nam oni są potrzebni? Ale ma pan jakikolwiek kraj, gdzie nie ma polityków? A to... Tylko trzeba zdyscyplinować. A jak ich możemy zdyscyplinować? No co? Prawem? Tak. Prawem też. Dziękuję serdecznie. Naprawdę bardzo miło było poznać. Miło było poznać. I proszę nas nie brać za pisiorów, my naprawdę ani pisiory, ani peowcy, żadni tacy kodowcy. Proszę? Nie, panie, ja siedziałem teraz za nich, no już, no także wie pan. No. Proszę państwa, mamy różne zdania. Pani Marto, jakie pani ma zdania na ten temat? Zdanie, ja powiem ci tak, jeżdżą za nasze, widzisz ten samochód, co stoi, on jest za nasze kupione. Tak, to chodź. Paliwo jest tak? Za nasze. A to służbowy, tak? Tak, a ile taki paliw masz? To wszystko kosztuje. Garnitur dzisiaj miał za nasze. Tak? Tak, a przychodzi bzdury, opowiada i ludzie myślą, że będzie lepiej. No nie mówisz? Będzie lepiej. Aha, bo to mówisz, że służbowy, nie? Tak. No to się Tusek takim wozi? Pancerny, jak myślisz? No nie wiem, co tam, bogatego stać nie? Mówisz? Patrz, tu nawet ma kłódkę, żeby się nie ten taki, widzisz? No, faktycznie maska ma zamykaną na takie tak. Widzisz? Mhm. Maskę ma zamykaną na kluczyk po prostu, żeby mu silnika nie ukradli. No, ale słyszałeś, że po prostu, co on tu ma jeszcze ciekawego? Tu ma jakieś takie, to ma na antenkę, już mu antenkę ukradli, popatrzcie, widzisz? Nie dopilnował kierowca, antenkę mu gwizdli. No patrzcie, drodzy państwo, no furkami się wożą. Furkami się takimi wożą, Martusia. No się bawią. Ale wiesz, co mnie najbardziej przeraziło, że Tusk ma...
ochronę z sobą. Czyli już nie politycy. Popatrzcie, co się dzieje. Jaką oni są konkurencją? Jak oni się nienawidzą, że PiS dał mu ochronę? Ale zobacz w ogóle reakcję policjantów. Jak się zachowują policjanci? W ogóle tak jakby do nich nie docierało. Ktoś kogoś poszarpał, nie interesuje. Gdzieś tam, nie wiem, samochód chodzi, nie interesuje. Ich interesuje po prostu, jak ty byś, Martusia, kogoś dotknął, jako kobie. Tak. Ja ci gwarantuję, że ja dzisiaj, jeśli bym na kogokolwiek... Chociaż się zarkniemy, czy tam więcej jeszcze jakieś pieprzarni jest. To ja pewnie bym jechała prosto do więzienia. No, także pewnie nas oglądają. Pozdrawiamy antykonfliktowych, bo tam widziałem w samochodzie po prostu ten... Następna? Tak, następna. Jak się chowa, jak się chowają? Kradną coś czy co? Coś kradną? Bo tak się chowają? Czy nie kradną? Kulturalny jestem, nie nagrywam twarzy po prostu waszej, ale... Oj, emerytury pozabieram kiedyś, pozabieram emerytury. Będziecie śliwki i jabłka jeść w przyszłości. A ta co tam tak myśli, bo jeszcze coś wymyśli, kurka. Weźcie ją, żeby uśmiechnęła się. Tutaj siedzi czterech policjantów, tam siedzi czterech, tu siedzi dwóch. Też tak, cztery, cztery, osiem, dziewięć, dziesięć. O, jeszcze podękamy, bo ostatnio... Nie podękamy. Podejdziemy zapytać po prostu. Co tu robię? Tu też? Mówisz? No tak, jasne, że tak. Nie czujesz? Tak? O, o. No, pamiętaj. No, też mi psem zajechał. Też. Powiem ci, też. Też. Jakiś Ford. Patrz, on tu blokuje drogę? No, blokuje, żeby nie pojechał. Czemu? Nie wiem, może ktoś przyjechał. Dzień dobry, a dlaczego ta blokada taka drogi jest? Możemy spytać? Proszę spytać organizatora. A coś tu się dzieje? Organizator to wynajął cały lokal, czy tylko w środku? Nie mogę panu udzielić żadnej informacji. Ale my wiemy, że on tylko środek wynajął, a nie parking. To dlaczego wy blokujecie parking? Ja nie blokuję parking. Jak? To dojazd pan blokuje. Proszę pytać organizatora. No ale to organizator w tym kraju rządzi? Czy prawo ruchu drogowego? Ja mam swoje zadania. A od kogo pan dostał? Jakie? Od kogo? Nie udzielę panu takiej informacji. Ale pan gada tutaj grzecznie po prostu, a nie dyskutuje. Po prostu od kogo pan dostał? Bo pan jest za nasze pieniążki, rozumie pan? Więc pytam ja pana. Pan ma przełożonych obywateli, proszę pana. Tak, bo my to my panu płacimy. To my panu płacimy, a nie pana przełożony. Proszę zapytać. To w jakim sensie my? Obywatele. A to pan nie wie, kto obywatele, w czym pan płaci? No niech mi pan powie w czym. No w czym pan płaci? W czym pan płaci? No proszę mi powiedzieć. Za jakie podatki pan płaci? Z czego? Pan się rozlicza, na jaki pan. Pan się rozlicza? Ale żeby pan dostał, to my musimy pierwsze dać, nie? Tak? Zgadza się, czy nie? Musimy wyżywić, tak? Mundury za nasze, samochód za nasze, to zatankowane za nasze. To proszę ładnie odpowiadać, jak pytamy, co tutaj panowie robicie. No grzecznie koleżanka pyta. Jestem w pracy. No to, ale na drodze, pan drogę blokuje. No co to za praca? Jak pan tutaj drogę blokuje? No jak? Proszę spytać organizatora. Ale, szanowny panie, czy organizator w tym kraju prawo po prostu ustanawia? Czy organizator wydaje panu rozkazy? Pan? Rozkaz... Proszę iść do organizatora. Proszę pana, organizator jest dla mnie nikim. To jest pana zdanie, ja wykonuję swoje polecenia. Panie, które czyli każdy pan, może. Czyli tak? To ja panu daję polecenie, znikamy stąd. Już. No, no płacimy panu, no co, płacimy panu, szanowny panie. Organizator prawo ustala w tym kraju? Ja cię solę. To się czasy zmieniły. Dzwoni pan na skargę? Niech pan dzwoni do wójta. Wójt panu podpowie. Wójt panu. Prezydent jest na miejscu, niech pan od razu dzwoni. No, do prezydenta zadzwonić. Jak wy możecie blokować wjazd na parking, niech mi pan powie? Organizator? Wydaje polecenia straży? Coś tu się miejskie? Zgadza. Aha, to pan jest politycznie z PO, tak? No to ładnie. Bo pan przyjmuje polecenia? Od nich? Czy jak? Co dla pana takie zabawne jest? Coś śmiesznego? Śmieszne to środku podają. Niech pan sobie idzie na ten stand-up marny posłuchać. Przyjeżdża gość, panowie, a wy po prostu, jak te służki, biegacie, wydajecie nasze pieniądze, a cóż nas to interesuje? Któż mu krzywdę zrobi? Ja myślę, że na nich nawet ochoty nikt splunąć nie ma. Czy to na niego, czy na Kaczyńskiego. No ale stanie tutaj naprawdę marnowanie czasu, nie macie nic lepszego do roboty? Nie ma nic, co byście mogli zrobić?
Przestępczość zmalała w Bytomiu czy jak? Bo mi się wydaje, że wzrosła. No to wy nie wiecie nic po prostu? Nie jesteście kompetentni i nic nie wiecie, nie? Kurde, a to pewnie urzędnicy są. A traficie do domu, czy tak. To kogoś wezwać? Tak. Blokujcie dalej. Brawo. Oby tak dalej. To co, panowie, będzie coś lepiej? Będzie. Co nam dadzą, co nam dadzą? Co nam... Tuska będzie sakrament. Będzie ten? U nas jakby wybory dla delegatów, to przynajmniej kreple rozdawali, no. A tu nawet nie ma bombona. Tak. Daremny. Czysty ciul to jest. Nikomu, ale my przyjmujemy państwa wypowiedź po prostu. Nie lubimy PiSu i PO, ale przyjmujemy państwa wypowiedź. Nie, pana wzięli, ale jak wyreżyserowane. Nie zabrali. Po prostu jak ktoś chce rozmawiać przeciwny... A panowie, powiedzcie mi jedną rzecz. Tak. Nie polityk przyjeżdża. Nie nagrywam twarzy, bo tak sobie nie życzycie. Nie na ten. Przyjeżdża nie polityk i popatrzcie się, służki za nasze pieniądze, tam jest tak, 4, 8, 12, 14, około 20 prawdopodobnie, służek po prostu, taki podnóżek, biega za nasze pieniądze. Dokładnie. Zgadzamy się z tym, żeby wydawać pieniądze na takie coś? Co kosztuje? Oni tu stoją. Wie pan co, ja ostatnio postawiłem pod budynkiem samochód na parkingu przy budynku i dostałem za to 8 punktów i 100 zł. Wie pan co, od takich właśnie jak oni. Podnóżków, to są podnóżki. Dobrze, że normalnie zaparkowałem samochód pod budynkiem. No i teraz stoją. Czyli teraz stoją. Miłego dnia życzymy, bo widzę, że macie wszyscy, te wszystkie partie... Nie ma sensu siedzieć, nie ma sensu w ogóle cokolwiek, bo jeśli nie ma możliwości metodycznej rozmowy, bo nie dopuszczą nas na pewno... Tylko... Wyrzuciliby was, jakby się odezwali. Koleżankę wyrzucili, bo chciała zapytać. Ale od was, bardzo fajnie mi się to podobało. Gratuluję. Tak jest. Zachęcamy, Nowa Polska ponad podziałami, MIR oglądać i ten. Nie podnóżki, nie... Dzięki. Jutro numer sprawdzę, samochód ma być umyty. Osobiście to jutro sprawdzę. Fuj, taki brudny, fuj. Was się nie tyka, bo jak wyglądacie tak... I co, będzie lepiej? Co ma być lepiej? No pytam, czy tam nam coś naobiecywał, nie? Co? Poczytaj, posłuchaj. Ja już nie słucham, bo mi jeszcze zabiorą, jak będę czytał. Jest. Maria. Czyli wychodzą niezadowoleni? Niezadowoleni. Ja cię, Tusek, to ty poparcia nie ale będziesz miał. Ale widzisz, co mówił gościu? Gościu mówi, że nie dają mikrofonu ludziom, nie można rozmawiać. Tam są przygotowane osoby. Ja to widziałam tam. Czyli karteczki? Się... Karteczki? Tak. Nie. Rozeszły się osoby, które były... Widziałam ich wszyscy razem rozmawiali, tak, koło Tuska. A później rozeszły się po sali i te osoby teraz zadają pytania. Dostają mikrofon i zadają pytania. Czyli są przygotowani, ale nie na karteczki jak ja rosła, żeby nie było widać. Jur! Się. Co? Przesunęli się. Mówisz? Odrobinkę tylko. Nie, uciekaj. Nie, jadą do przodu. Nie, jadą, blokują dalej. Jest nie. O, zadanie, poważne zadanie. Co? To ci oni powiem. Nie mieli ważniejszego w życiu, wiesz mi. Co? Nie mieli ważniejszego w życiu zadania niż to. A wiesz co będą wspominać? Oj, w życiu? No. Że oni ochraniali Tuska. Wizytę Tuska. 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 Patrz. Ale z tyłu też ładnie wyglądasz. Co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Przyjechały nieroby. Obiecywać, że nam dadzą coś. Ale nic nie dadzą, bo pierwsze muszą zabrać. PiS najlepiej daje. PiS? Panie, za PiSu dwa razy siedziałem. Taki dobry. Zajebisty jest. Panie, chwalić Tuska i Kaczyńskiego, byle odsiedzieli po 25. To za mało. Jak proszę państwa, po ile dostaniemy? 13, 15, 18? Wszystko naraz będzie. Jezus Maria. Głosuję na Tuska, powiem panu. Po pana wypowiedzi głosuję na Tuska i na Kaczyńskiego. Dwa głosy złożę. No. A to co, już skończyły się obietnice? Ja. Tak? Już po? Oklaski na stojąco. Tak? Były owacje, rozumiem, tak? To, po ile to będziemy mieć, proszę państwa, coś więcej będzie? Lepiej? Jak tam było? Zajebiście było. No i? No to? Prawie zostałem oskarżony, że jestem poststronnikiem PiSu, jak tam na mnie skoczyli, nie? Tak? No, a co zrobiłeś? No tam zacząłem trochę buczeć, nie, jak tam ruszyło towarzystwo. No. Nie, o zamykaniu kopalń co było, nie? Tak. Czyli mówi pan, że obiecywał coś, co będzie, co nam da po prostu, albo ten? Wszystko obiecał. Wszystko obiecał? A lepsze jest od Kaczyńskiego w obiecywaniu? Może szybciej mówi tylko. No, przystojniejszy trochę.
pytamy. Czekajcie, a on zaraz nie wychodził, czy nie? Bo tu będzie chyba wychodził, nie? Tu jest jego bus. Tak. Tu jest pustobus. Bo budka rozprzedał przez przypadek, jak tu wyszedł do drzwi. No, tak? Musimy mieć budka właśnie na mnie też tam. Tak? A ja budkę. A jaka pytała? Będzie coś lepiej, będzie coś lepiej? Pewnie, że będzie. To następny nam zabierze, tak jak PiS, i to po prostu zaś nam trochę odda, czy jak? Ale kto zabierze? No bo ci zabierają, coś tam grosze nam dają, ci obiecują. Różnica jest, wiecie. Jaka? No o, to kurka, taka, no jaka? Pan mówi. Że cała sztuka rządzenia polega na tym, żeby zebrali się ludzie inteligentni. A są tacy? Są. Ogrom. Ogrom. Gdzie? Większość ale, ale w polityce? Absolutnie tak. A był pan kiedyś w polityce? Wie pan co, nie byłem. A ja tylko byłem. Powiem... Spotkałem mnóstwo ludzi mega inteligentnych, ale nie w tej formacji. A ja w której? Znam a w której? W Platformie. W Platformie Obywatelskiej. Czyli są tam ludzie mądrzy? Bardzo. A to dobrze, to niech mi pan powie jedną rzecz. Jedną rzecz. Dlaczego? Ale nie, no to my się chcemy nauczyć. Dlaczego? Dlaczego? Niech mi pan powie. No? Dlaczego i ci pozwalają na to, żeby jawnie kraść i nie ma egzekucji tego? Ale dlaczego ci i ci? Opozycja nie może nic zrobić. Słuchajcie, jeżeli nie. Pan prokurator obecnie chodzi z pistoletem... A panie, nie mów pan, bo ja siedziałem za nich teraz. Ja już nawet, no właśnie, nawet nie zamknę. A ja akurat miałem przyjemność ogromną w tamtym rządzie pracować. I naprawdę spotkałem mnóstwo inteligentnych, poświęcających się ojczyźnie ludzi, bardzo uczciwych. PO, mówimy PO, o PO. Oczywiście. Tak? Mhm. I słuchajcie, nie było takich rzeczy, jak jest teraz. Pan Donald, premier Tusk, każdy, co się stało? Nic się nie stało. To PiS rozkłada Polskę, nie, nic więcej. Ale, ale widzi pan, czemu wystarczy narodowi obiecać? Nie. No to co obiecać? No wszystko, no i zagłosowali na obietnicę. Słuchajcie, ale to wyborcy, to już jest inna sprawa. Ale dobrze, to nie chodzi o ale czy ma pan, czy ja, gdybym wyszedł i powiedziałbym tak, drodzy wyborcy, nic wam nie dam, bo nic nie mam. Mamy długi, mamy problemy, dziurawe drogi, popracujmy z rok, dwa, trzy, nic wam nie będę dawał, za trzy lata zarobimy i dywidendę... No to jest nieprawda, dlatego, czemu? Że takie słowa nigdy w życiu nie padły. Jeżeli byście uważnie ale usłyszeli... wygrałbym, gdyby takie słowa powiedział, czy ja raczej chyba dlaczego nie? Pan nie wygrał, ale tego sobie nie powiedział. Dlaczego? Bo to jest nieprawda, dlatego, że słuchajcie, my jesteśmy jako kraj krajem bogatym, tylko na razie władza, zamiast skoncentrować się na tym, żeby budować dobrobyt wszystkich, koncentruje się na tym, żeby kraść. A wiecie ale dlaczego? Orlem 50% już zniknął, szanowni. Ale słuchajcie, wiecie dlaczego? Dlatego, że to są ludzie prości. Czym się charakteryzuje człowiek prosty? Człowiek charakteryzuje człowiek prosty tym, że ma proste potrzeby, czyli musi mieć samochód, dom, dobre jedzenie, od czasu do czasu pojechać do Egiptu albo do Turcji. Człowiek inteligentny buduje przyszłość, tworzy takie struktury. Tak, tak, to jest mega różnica. Ale to byśmy się musieli do Japonii wydać i wybrać, bo ja tam naprawdę mnóstwo Polaków, którzy są mega inteligentni, którzy są dobrze wykształceni. Wiecie, co tworzy dobrze? Bo słuchajcie, też nie należy myśleć... Ale hola, tu się posłuchaj nie zgodzę. No przecież wszyscy tam siedzą po prostu w tym Sejmie i Senacie, którzy są wykształceni. A ma pan tak kogoś niewykształconego? Oczywiście, całe mnóstwo ludzi. Zaczynając od Kaczyńskiego. Proszę mi powiedzieć jego doświadczenie europejskie. Ale wykształcony jest? Tak. Czyli można być wykształconym i głupim? Nie, ale można być. Ale oczywiście. Czyli mamy podobne zdania. Nie daje skończyć. Proszę bardzo. Bo ja mówię, nie należy mylić wykształcenia z prostactwem. Pan był politykiem, więc muszę przerywać, kurka. Bo nawet pan w polityce był, a ja się już nauczyłem, że za dużo polityków nie było. Ja staram się być obiektywny, naprawdę. I mam nieszczęście znać też tych ludzi z tego obozu obecnie rządzącego. I pan to ocenia? Znałem osobiście Morawieckiego. Po prostu człowiek. Ale on był bardzo delikatnie. Nie był z Tuskiem. A to jest człowiek bardzo cyniczny. Bardzo cyniczny. Dla mnie jest oszustem. Bardzo. Oszustem, cynicznym oszustem. To widzi pan, znowu się zgadza. Znałem ludzi z Platformy. Oczywiście, słuchajcie, żeby była jasność. Każda partia przyciąga różnych ludzi, bo to nie ma tak, że jedna jest idealna, a druga jest kompletnie zła. Ważna jest większość. I jeżeli partia przyciągnie większość ludzi inteligentnych i oddanych ojczyźnie, to jest w porządku. A jeżeli przyjmie więcej ludzi prostackich, tak precyzujmy. Nie rozumiem. No to, wykształconych, ale głupich. Ale głupich, tak? Na prostackich po prostu. No to wtedy jest nieszczęście dla narodu. Ja panu zapytam takie coś, bo jak pan miał doświadczenie polityczne, tak już na poważnie, bo tak sobie trochę ironizujemy, ale my troszkę już z tego ironizujemy, bo to się już nie da poważnie być, ale tak na poważnie. Gdybyśmy wprowadzili apolityczność służb, ale nie pan posłuchaj do końca, apolityczność służb, czyli na dzień dzisiejszy Morawiecki ma rękę nad ABW i nad służbami. I to bezdyskusyjnie, bo sprawdzaliśmy. Nad policją, tak. Gdyby była policja i wszystko apolityczne, sądy i prokuratury, czy nasza polityka nie podniosłaby się na wyżyny, bo nie byłoby tych machlojek, przestępstw i takich rzeczy. Kadencyjność komendantów i wtedy, ja panu powiem, nie interesuje mnie, kto wygrywa wybory. Wie pan dlaczego? Bo jak złamie przepisy i prawo, to go zamkną. Obojętnie, czy to będzie Tusk, czy to będzie Kaczyński, tak? I tutaj powiem panu,
Żaden polityk nam nic nie da. Tylko prawo, przestrzegane prawo spowoduje, że ja nie będę na nikogo głosował, bo mnie polityka nie interesuje, będę pracował, będę płacił podatki, tak? A policja i służby zajmą się złodziejstwem. Zgodzi pan się ze mną, czy nie? Niech pan w to nie wierzy. Nie ma czegoś takiego jak totalna polityczność osób, bo każdy ma jakieś poglądy i każdy od kogoś tam zależy w jakiś sposób. Ale pan powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że ja nie będę głosował, nie będę zajmował się polityką. Drodzy państwo, polityka... Interesuje się to jest ale polityka... Nie, ja mówię to jako obywatel, jako ojciec, tak. Jako dziadek, bo jestem już dziadkiem, mam fantastycznego wnuka. Szybko zaczynam, bo młodo wygląda. Tak, szybko zaczynałem, tak jest, bardzo szybko zaczynałem, ale jestem dumny z tego, co tam mam. Gratuluję, gratuluję. Słuchajcie, polityka dla każdego, dla pani, dla pana, dla mnie to jest najważniejsza rzecz na świecie. Dlaczego? Że ona tworzy nasz świat. Nie da się... jakby oddzielić od polityki, nie da się nie mieć na nią wpływu, bo jak człowiek się od niej dystansuje, to znaczy, że rezygnuje ze swojego największego, najbardziej ważnego prawa do tworzenia rzeczywistości, bo politycy później tworzą nam rzeczywistość taką, jaką mamy. Jaką oni chcą. I słuchajcie, najważniejsze jest wybieranie ludzi inteligentnych, mądrych i nieprostackich, tych, którzy mają inne potrzeby niż tylko zbudowanie sobie kolejnego pałacu, albo posiadanie kolejnego samochodu, albo pistoletu za kaburą. Bo to jest naprawdę... Możecie mi wierzyć. Ja panu powiem tak. Ja przez ostatnie 3 lata siedziałem już za nich, bo mnie już zamkli. Dobrze. W Platformie znałem mnóstwo ludzi inteligentnych. Naprawdę mnóstwo. Pan Bogdan Klich na przykład. Facet, który zna kilka języków. Kultura osobista jest na mega poziomie. Ale ja wiedza. Panu powiem w ten sposób, na przykład. Tylko że kwestia jest innej rzeczy. Ja panu powiem, ja bardzo dużo się wyśmiewam. Wie pan, ja sobie ironizuję, wyśmiewam się. Ale jak poważnie trzeba podyskutować, to niech mi pan uwierzy, że potrafię i tak też siąść. Wiecie, należy zawsze wybierać ludzi mądrych. To jest takie moje przesłanie, bo człowieka mądrego i takiego, który ma jakby potrzeby dużo szersze niż tylko własne. Ale widzi pan, my na dole, gdybyśmy usiedli, myślę, że byśmy szybciej zrobili. Oczywiście. Dobra. Bardzo było miło. Dziękuję, miło z państwem było rozmawiać. Pan tutaj udzielił po prostu wywiadu dla gazety Skarga, po prostu tylko miłego dnia życzymy i wszystkiego dla rodzinki dużo zdrówka. Państwu życzę. Dziękujemy. Dzień dobry. No masakra. Dobra. Czemu? No nie widać ciśnienia. Nic wam nie dali? Nie. Panowie, co? Lepiej jak kaczor będziecie ten? Lepiej da coś więcej niż kaczor? Da coś więcej niż Kaczyński, czy nie? A czy będzie tu Kaczyński? A nie wiem, czy, ale ty ten da lepiej coś niż tamten daje po prostu. A ja nie chcę nic od niego, ani od drugiego. Jezus, no i znowu ideał chłop. Nie. Jak nam nie będą zabierać, to nie muszą nam nic dawać. Ja tutaj spotykam samych inteligentnych, mądrych ludzi. Szacun dla pana. Ale jak zakręcony, nie? Ale co, też znowu napis, tam ci na P? Tak. Ale to jest główne założenie polityki, żeby oni się pokazali. Oni się muszą pokazać na kogo, bo dowytykać ich błędy. Zobaczcie, oni to, oni tam. Ale ci ludzie normalni, my gadamy Matrix. Oni są po prostu. Ja widziałam. Ja po prostu myślałam, że jestem w alternatywnej rzeczywistości. Ja nazywam się Szarpa, a witajcie, panocku. Do czasu, jak tam żyjesz? Ja u mnie same łopie, wiesz, same sukcesy. Czy tu zaplecza pilnujesz? Ja jedynie parking mogę powołać. Tak. Pozdrawiam Polskę. Biało-czerwoni to my. To czekaj, jeszcze pozdrów tutaj. Pozdrawiam całą Polskę. Biało-czerwoni to my, nie ci zdrajcy sam z miejsca. Nie, to są wieprze. A o PiSie co powiesz? Tacy sami. 8 słów. I to są prawdziwi Polacy, którzy nie wierzą, proszę państwa, w polityków. Zaraz zaczekamy. Prawdopodobnie nasz wódz wyjdzie. Nie będziemy po prostu do niego podchodzić. Popatrzymy, nagramy go tylko, jak będzie wychodził. No i tyle. No cóż, niech nam obiecują dalej. Żeby nam coś dali, muszą nam zabrać, bo oni pieniędzy nie mają, więc... Pani Marto? Ale... Co? Które? Tam widzisz takie błyskawice. Z Gliwic. Błyskawice SS, nie, SL? Nie, jakie on ma? Nie widzę. Które to ma? Jak? Które on ma? SG, nie widzisz, z błyskawicami, kurwa, pedalskimi. Budka z Gliwic jest, ale ja się wiem, że Budka jest z Gliwic, ale Budka ucieka przed nami. On jest taki jakiś nieufny po prostu. Co on to ma za furkę? O! No dobrze. No to tutaj
Kurka, to jest... To jest ten? To jest naszego polityka Fura? Prawdopodobnie. O, tutaj... Ten, co ma głowę jak łeb z junaka, jak bak z junaka. No tutaj, kurka, ale ja tam po prostu nie będę nic, ale pokażemy. Nie wiemy, co to jest, co to są za znaki, nie kojarzę. Nie wiem, o co to chodzi w ogóle, ale jakieś takie zaciekawiły mnie. A tutaj mówią, że to jest pana Borysa Budki samochód, także... No kurka wodna, no... Powiem ci, ładne takie ma ten... Czekaj, zapytamy, za ile on wyjdzie. Był tam, siedział, nie widziałeś? Wiesz, ja tam nie wchodzę nawet do środka, nie, bo... Nie, tam, z tyłu. Mnie, za tą konsolą. Jak widzę pisiory, widzę PO, widzę tą bandę, to mnie alergia łapie po prostu i... A powiedzcie mi, za ile on tam będzie kończył? Żegnam się, dobra, na razie. To wychodzili, to jeszcze nie zostały. Jeszcze bajerkę puszczał? Kuźwa, no, oczywiście, że jestem taki. Szampan będzie na koniec. W kontakcie, panie. Masz jeszcze pan, czekam na jakieś działania konkretne. Będą, nie bój się. Szanuję dym. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Masakra. Ludzie już mają dosyć, uwierz mi. Ludzie już mają dosyć. Będzie iskra. Patrz, jaki ładny samochód tutaj Budka przyjechał, bo po prostu taki ładny samochód, takie ładne znaki ma. Nie, ten przed tobą. Nie, no co, my jesteśmy kulturalni ludzie, człowieku. Nawet bym nie pomyślał tak, żeby zrobić. Pozdrawiam policję, która ogląda tam w tym samochodziku tam. Martusia, tak? Pozdrów policję. Nie pozdrawiam. Ale tych tam, co siedzą, oglądają tych nas. Tak, antykonfliktowych, tak. Konfliktowych. Oszusty konfliktowy, co? Oglądają oszusty konfliktowe, także. To jest ich ulubiony program. Tak? Tak. Mówisz? No jasne. Kurka, oni podobno specjalnie dla was tutaj przyjechali. Ale nie chyba zmęczeni są coś. Nie, uciekli, bo wiedzą, że kłamią po prostu, a myśmy się zajarzyli, że oni kłamią, także ten. No. Nie chcę się pokazywać, no. Zaraz będzie wychodził, to jeszcze go pożegnamy odpowiednio. Tak, tak? Ale nie, tak. Ja, nie, no z kultury, ja nawet zawsze. Nie mam ochoty nawet po prostu na nich, wiesz, już. Ja mi się nawet splunąć by nie chciało, czy na niego, czy na Kaczyńskiego, to nie ma najmniejszego sensu, kurka wodna, to. Ta ra ta ta. Ta ta. Ta ta. To gdzie go to będzie się pakować? Do którego auta? Nie wiecie? Ja nie wiem kogo i dlaczego. No powiem wam, że ludzie wychodzą, jedni mówią tak, drudzy mają tak, każdy może mieć swoje zdanie. Ja powiem w ten sposób, żaden polityk nic nam nie da i jak na tyle naród nie zmądrzeje, że mają w Polsce być niezależne służby, proszę państwa, ABW, CBA, CBS, z kadencyjnością, proszę państwa. Tam mają być osoby na stanowisku z kadencyjnością i uwierzcie mi, że to zmieniłoby naprawdę wszystko. Politycy przestaliby kraść, a ci, co by kradli, trafiliby do pierdla. Musimy od czegoś zacząć. No tu jeszcze popatrzę, pokażę wam, bo tam jeszcze brawo biją. Także tutaj, o, wchodzimy, jasno się stało. Tusk, ale to się ubyło tych ludzi, kurka wodna. Widzę, że tu powychodzili ludzie. Nie no, Tusek tam jeszcze bajerę ciśnie ostro. Czekajcie. Tam chłopak. Kurka, podobno oni są... Tylko, że on jest... To mi się on inteligentniejszy wydaje od Kaczyńskiego. To na pewno, no to... Muszę być szczery pod tym względem, że człowiek na pewno inteligentniejszy niż Kaczyński, to ten, to bez dwóch zdań. No, ba, brawo, wszyscy, ta. Platforma już wygrywa, tak. 13, 15, 17. No. O, chyba kurka ktoś tam dostał mikrofon. Czekajcie, popatrzymy, kto. Aranżacja z tłumu, czy co? A, to ci z pierwszego rzędu zadają pytania, czyli tak, u Kaczyńskiego ustawione wszystko. Ach, to jest piękne.
idziemy tam jeszcze, powiem wam w ten sposób, jestem bardzo zdziwiony, że Tusek ma ochronę ze SOP-u. Powiem w ten sposób, nie ma tutaj ludzi w Bytomiu, którzy są zainteresowani, aby nawet chyba splunąć na tych polityków. A oni się ochroną obtaczają. Ciekawe dlaczego, jestem ciekaw dlaczego. No, wszyscy chyba wiemy. No zobaczymy, nie wiem czy będziemy, zapytam czy będziemy czekać jeszcze tak długo na niego czy nie. Czy się zawijamy, ale może by zadał mu pytanie tutaj na zewnątrz, żeby nie było, bo czasami się nam zarzuca, że jesteśmy przeciwko PiS-owi, a Platformę powspieramy. Nie ma takiej opcji. Dla mnie wszystko to jest banda złodziei po prostu i oszustów. Bez wyjątku. Tutaj go będą pakować do wozu, już tu czeka na niego FBI. Pooglądamy furkę, co on tu ma. To tu razem z koleżanką będzie wsiadał. Jakiś komforcik tu mają, czy taka bida? Bida? Kurka, dojdą do żłoba, będzie lepiej. Będziesz miał lepszą furę, nie przejmuj się. Tylko zaczekaj, żeby wiesz. Nie nagrywam twojej twarzy, także spokojnie. Kierowca mówi, że bida auto. Pozdrawiam, trzymajcie się. Kończymy, nie ma sensu tutaj czekać. Hejka. Kończymy, bo może to jeszcze długo potrwać, a nie ma sensu ich tutaj nagrywać. Pożartowaliśmy sobie, oglądaliśmy co robią. Miłego życzymy. Hejka, pa.